Dzień dobry, szanowni państwo, natomiast umiem tylko po polsku powiedzieć dzień dobry i nic więcej nie znam. Cóż, chciałbym podziękować państwu i pogratulować za organizację tej konferencji, za zaproszenie mnie i chciałbym pogratulować Wydziałowi Zarządzania za zorganizowanie tej konferencji oraz za bardzo ważną decyzję o finansowaniu tej konferencji. Muszę państwu przyznać się, że po wysłuchaniu wczorajszych prezentacji, dzisiejszych prezentacji, muszę trochę zmienić moją prezentację. I zamiast mówić głównie o Unii Europejskiej, powiem też troszkę o województwie podlaskim. I tutaj pozwolę sobie państwu pokazać trochę informacji na temat demografii biznesowej. Oczywiście możemy wiedzieć trochę rzeczy na temat demografii populacji i tak dalej. Wiemy, ile mamy urodzeń, zgonów, jaką mamy liczbę populacji, ale również istnieje coś takiego jak demografia biznesowa. I to jest bardzo ważna rzecz. I wytłumaczę już, dlaczego tak uważam. Mamy oczywiście urzędy statystyczne w Europie, mamy Eurostat. Te organizacje prowadzą rejestry na temat tego, ile firm upada, ile firm tworzy, ile firm jest rejestrowanych, ile mają pracowników i tak dalej. Tutaj mamy taką mapkę na tym slajdzie i poza krajami w Unii Europejskiej mamy również regiony. I to jest klasyfikacja w ramach skali NUTS 1, NUTS 1, 2 bądź 3, w zależności od tego, jak duże są to regiony. I ja dzisiaj chciałbym się skupić na regionach o wielkości NUTS 2, ponieważ to są tylko kraje, ale również regiony. W NUTS 3, w ramach NUTS 3 mamy dane z Rumunii, z Polski, z Włoch powiedzmy, ale też nie mamy dokładnych danych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Na następnej mapie chciałbym państwu pokazać, gdzie mamy na przykład firmy w Europie, firmy różnej wielkości. To mogą być na przykład osoby samozatrudnione, jednoosobowe działalności gospodarcze, pracownicy w firmach, które zatrudniają dwóch, trzech pracowników, a nawet jeszcze większych firmach. I oczywiście nie będziemy tutaj się zastanawiać, gdzie w tym miejscu znajduje się województwo podlaskie, natomiast chciałbym sobie was zapytać, do czego waszym zdaniem, do którego regionu jest podobne województwo podlaskie? Jeżeli mamy podobny kolor, może nie idealną sytuację, czy waszym zdaniem podlaskie jest takie same, jak pozostałe województwa w Polsce, czy może podlaskie jest podobne do innych regionów w Unii Europejskiej? Cóż, tak, podlaskie jest podobne, ale nie jest takie jak inne województwa w Polsce. Jeżeli porównamy wskaźniki, wiemy, że wszystko jest indeksowane względem populacji. To znaczy, że liczymy na przykład liczbę firm na 1000 mieszkańców. I oczywiście populacja w różnych regionach jest różna. Niestety, proszę państwa, tutaj wyświetlana jest moja stara wersja prezentacji. Tutaj chciałbym pokazać, gdzie przedsiębiorstwa są zakładane, gdzie się rodzą. I to są dane z 2018 roku, najnowsze dane, najświeższe dane, jakie mamy. Niestety, przepływ danych nie jest idealny i więc nie możemy wiedzieć, co się na przykład wydarzyło wczoraj, czy nawet rok temu. Na tej mapie również widzimy, że część regionów nie jest zaznaczone, ponieważ jest to albo są innego koloru, ponieważ wiemy, że na przykład region Wilna jest jednym z największych zjawisk w Europie pod względem zakładanych przedsiębiorstw. A na następnym slajdzie chciałbym państwu pokazać, gdzie firmy upadają i znowu jest widać inny kolor w Wilnie, więc to znaczy, że tam też wiele firm pada. I jak państwo myślą, czy to jest dobre zjawisko, czy to złe? Nie tylko chodzi o region Wilna, ale tak, to jest dobre
zjawisko. Duża stopa firm zakładanych i firm padających oznacza, że nasza gospodarka, czy dana gospodarka bardzo szybko się zmienia, bardzo szybko się transformuje. Więc jeżeli mamy region, w którym nie są zakładane firmy, ale nawet nie są żadne firmy nie padają, to znaczy, że tam biznes jest dosyć ostrożny. Na kolejnym slajdzie chciałbym Państwu pokazać klasyfikację biznesu, klasyfikację przedsiębiorstw pod względem tego, w jaki sposób robi to Eurostat, czyli na przykład mamy trzy klasy. Firmy, które są na przykład jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, następną klasą jest przedsiębiorstwa zatrudniające od jednej do dziewięciu osób, czyli na przykład to są przedsiębiorstwa rodzinne, restauracje i następną klasą to są przedsiębiorstwa, w których jest przynajmniej 10 pracowników. Oczywiście jest wiele różnych klasyfikacji przedsiębiorstw, na przykład duże firmy powyżej 250 pracowników, bardzo duże 5000 pracowników i tak dalej, ale tutaj te dane scaliliśmy. Na tej mapce wszystkie regiony mają kolor w zależności od tego, w jakich firm mamy najwięcej w ramach jednego regionu. I tutaj też wydaje mi się, że widać dokładnie różnicę w kolorach, że Podlaskie jest inne niż pozostałe części Polski. I nie przypomina to na przykład kolorem regionu Kowna na Litwie. I ogólnie rzecz biorąc, w 2018 roku na podstawie danych z Eurostatu w Podlaskiem było więcej osób na jednoosobowej działalności niż w innych regionach w Polsce. I zastanawiam się, czy nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy pani Anno, czy Pani o tym wiedziała? No właśnie. Dlatego musimy pamiętać, że gospodarka, ekonomia w ogóle jako nauka polega na danych. I wydaje mi się, że też dla części z Państwa to województwo podlaskie na podstawie tych danych można na przykład umieścić w innym kraju, nie w Polsce. I musiałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy w tym miejscu. Musimy mieć na uwadze, że to jest stara wersja prezentacji i potrzebuję mój laptop na parę sekund, ponieważ chciałbym dodać kilka rzeczy, żeby pokazać Państwu te rzeczy, które moim zdaniem są istotne. Pani Anno, jeżeli mogłaby Pani podać mój laptop, mam nadzieję, że będę mógł tutaj przełączyć złącze HDMI. As you see, there's no other region in Poland. Okay, your most similar regions lie in Bulgaria, in Hungary, and in Croatia. Okay, or for example, if you could go to another map where businesses are born, here you are similar to Poland to some regions. Okay, I think one is Łódź, the other could be Śląskie, or something like that, and the other one is Netherlands. Okay. In order to have in mind what this map represents, okay, we calculate the number of businesses per inhabitants, etc., for all regions, and then we calculate which numbers are very close to the numbers that Podlaski region has. Okay, it's a measure of similarity. Okay, basically we subtract numbers and we find the minimum absolute deviation. Another thing is about where business die. Here, if you see where what other regions of Podlaski are similar to Podlaski, you see that you are looking similar to Sweden, to Spain, to La Mancha region, for example, to Aosta de Valle in north of Italy, etc. Nothing to relate with Poland. Here was employment now by size. Here you look like Poland, okay? Pay attention what this map represents now. We count not number of business, but people that are employed in this business, okay? Because, you know, we might have a lot of, big number of small businesses and small number of big businesses, okay? Or we might have the opposite. But what about the total employment? Here, yes, Podlaski region looks like Poland, okay? Looks like most other regions in Western Europe, but not all Europe is the same. As you see, Spain, Italy, Baltics, etc., different from the other regions. Now the point comes more and more interested, okay?
In order to have less maps and transmit less information, make the discussion more sparkle, here we split the number of businesses by size, okay? And we speak again about number of enterprises, total number of enterprises, but on the left side, you see self-employed businesses, people that they work for themselves. In the middle is the small businesses from 1 to 9 employees. And on the right side is the big businesses, okay? And we count again total number of enterprises per 1,000 inhabitants, etc. What you see here now that on the left side, you have some similarity with the region that I think it's north of Poznan, is Torun, I think. Bravo, bravo. The other stuff is Slovenia and the Basque country in Spain, okay? If you can imagine, yes, you look like Spain. Yeah, the Basque country. On the middle size of business, you look like Netherlands and north of France. And on the big business, you look like a bit of Poland in Gdansk there. And also with, here is the region around Bucharest in Romania, not Bucharest city, the capital, but the region around it. And also this west type of Spain, again. So the point is that when we speak about regions, we should never focus in one country alone, okay? There is no country in Europe, okay, that has more than 5 regions. We don't speak about Cyprus, Malta, or Estonia, or something like that for bigger countries. Never focus on just one country if you speak about regional economics, okay? Now go to another metric about birth of enterprises, okay? Here, for self-employment, you look like Poland. Podlaskie region looks like Poland. For middle sizes, looks like Poland. But for bigger companies, for bigger enterprises, it's totally different than Poland, okay? You look like Finland, Sweden, Sardinia in Italy, etc., etc. Why? Why can this happen? Very simply, because of legislation. It's the type of business that people start by themselves depends a lot on the legislation and legal system that a country has. And these systems are different from country to countries, okay? So people tend to behave similar in one country, okay? But bigger companies do not depend on the legislation system of one country. Because of international investments, because of capital flows, etc., etc., they behave differently. And you have, if you study your big businesses here, you have to study not only Poland, in no way. And this, of course, is not about only Podlaskie region, okay? It's about all regions in Europe. So concerning the small businesses, you look like Poland. Concerning the big businesses, no, you look like Finland and Italy. The same happens again to death of business, okay? If you focus on small businesses, then you look like Poland. If you focus to bigger businesses, then death of businesses during 2018 brings Podlaskie region close to Sweden, to Romania. Jeżeli chodzi o firmy, które zostały zamknięte w 2018 roku, widzimy, że w Polsce mamy podobne zjawisko jak w Finlandii, Szwecji czy w Słowenii. Jeżeli chodzi o firmy, o demografię biznesu, demografię przedsiębiorstw, bardzo ważną zjawiskiem jest to, jak długo firmy są prowadzone, ich czas życia. Bardzo ważne są firmy, które trwają dłużej niż 3 lata. To dane są często zbierane przez Eurostat czy w ramach polityki europejskiej i możemy zauważyć, że w większości regionów mamy dofinansowanie, powiedzmy na przykład na okres 2 lat i bez względu na to, i patrzymy wtedy na firmy, które działają na okres ponad roku bez żadnego dofinansowania. Patrząc na firmy z sektora MSP, oczywiście tutaj też wyglądamy podobnie jak reszta kraju, natomiast jeżeli chodzi o większe przedsiębiorstwa, do Podlaskiego wyłącznie podobny jest region czy województwo lubelskie. Ale z drugiej strony też przypominamy Chorwację, Portugalię i inne tego rodzaju
kraje. Już podsumowując moją prezentację, chciałbym się również z Państwem podzielić motywacją, która za mną stoi. Dane, które Państwu zaprezentowałem, te liczby pokazują korelację pomiędzy wzrostem PKB na poziomie regionalnym, a także jednym z 38 wskaźników demografii przedsiębiorstw, które istnieją, które zostały ustanowione. Oczywiście jest wiele różnych branż przemysłu, więc bierzemy te dane, wprowadzamy je do komputera i szukamy korelacji. Widzimy, że najlepsza korelacja pojawia się nie w kwestii ilości przedsiębiorstw, ale raczej na podstawie skali zatrudnienia, więc widzimy silną korelację pomiędzy skalą zatrudnienia a wzrostem PKB i wiemy już, że ta korelacja istnieje. Wiemy to od ponad 60 lat. Jest to prawo Kuna między innymi, które łączy właśnie zatrudnienie z wzrostem PKB. Jest mnóstwo publikacji na ten temat. Natomiast pytanie w tym momencie można postawić, czy moglibyśmy brać również pod uwagę stopę bezrobocia, czy może raczej wskaźniki demografii przedsiębiorstw, które albo są pozytywne, bądź negatywne do stopy zatrudnienia. Gdzie jest tutaj związek? Czy powinniśmy się skupiać na bezrobociu, czy może raczej powinniśmy przyglądać się środowisku biznesowemu, które ma oczywisty wpływ na bezrobocie? Oczywiście jest wiele innych pytań, które również moglibyśmy sobie postawić, ale mam nadzieję, że będę również tutaj z Państwem w przyszłym roku, by może na część tych pytań odpowiedzieć. Natomiast jeżeli badamy regiony, już podsumowując, nie możemy patrzeć tylko na jeden kraj, musimy patrzeć na całą Europę. Jak Państwo widzieli, niektóre regiony na moich mapach były podkreślone na szare, ponieważ po prostu nie mieliśmy aktualnych danych, więc musimy też pobierać więcej danych, na przykład ze źródeł Eurostatu. Oczywiście, Szanowni Państwo, jestem otwarty na pytania.